Witam wszystkich bardzo serdecznie we wtorek 13 kwietnia. Witam i pozdrawiam z pięknego kościoła ewangelicko-augsburskiego w Piotrkowie Trybunalskim. Jest mi niezmiernie miło być wśród was wszystkich, tym bardziej, że w projekcie Codziennik Biblijny uczestniczę po raz pierwszy. Hasła dzisiejszego dnia, które będą nam towarzyszyć, zapisane są pierwsze z nich w księdze proroka Jeremiasza w 4 rozdziale. Odmyj ze zła swoje serce, Jeruzalem, abyś było wybawione. Jak długo będziesz przechowywać w swoim wnętrzu zbrodnicze swoje zamysły? I drugie hasło zapisane w 3 rozdziale Ewangelii Łukasza. Wydawajcie więc owoce godne upamiętania. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym słowie z 3 rozdziału Ewangelii Łukasza, ale pozwólcie, że przeczytam cały 8 wiersz. Wydawajcie więc owoce godne upamiętania, a nie próbujcie wmawiać w sobie ojca mamy Abrahama. Powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Każdy z nas zapewne ma dowód osobisty. Wielu z nas ma prawo jazdy, posiada świadectwo dojrzałości, dyplom ukończenia wyższej uczelni. Posiadamy takie czy inne zaświadczenia o tej czy innej umiejętności. Kiedy staramy się o nową pracę, kiedy stajemy przed przyszłym pracodawcą, wyjmujemy owe świadectwa, owe zaświadczenia i na podstawie tych dokumentów chcemy udowodnić, że mamy prawo otrzymać tę czy inną posadę. W swoich zasobach mamy także inne świadectwa. Posiadamy świadectwo Chrztu Świętego, mamy również zaświadczenie konfirmacji. Także tymi dokumentami niejednokrotnie posługujemy się w swoim życiu. Wydaje nam się, że kiedy zostaliśmy ochrzczeni i mamy taki dokument, mamy prawo do bardzo wielu rzeczy. Powoływanie się na tego typu dokumenty, powoływanie się na to, że należymy do ludu wybranego, do ludu Bożego, że należymy do tych, którzy, no właśnie, tylko przez chrzest stali się dziećmi Bożymi, na niewiele się zda. Odchodząc od Boga, odchodząc od Jego przykazań, gardząc Jego słowem, gardząc Jego sakramentami, sami wyrzekamy się swej przynależności do ludu Bożego. I te zaświadczenia, te świadectwa, ten fakt, że byłem ochrzczony, że byłem konfirmowany, na niewiele się zda. Nie mają większego znaczenia. Bo złudnym jest to, że Bóg akurat mną musi się interesować. Złudne jest to, że Bóg musi akurat mnie doglądać, mną się opiekować. Że to właśnie ja jestem Mu potrzebny, że On nie może inaczej, że musi się mną zawsze opiekować i zawsze mi przebaczyć. Musi zawsze mi
czy mnie i ciebie uważać za swoje umiłowane dzieci, bez względu na to, ile razy go zdradziłem, jak daleko od niego odszedłem. Nie. Tak nie jest i nigdy tak nie było. Bo to nie Bóg potrzebuje ludzi, nie Bóg mnie potrzebuje, ale ja potrzebuję Boga. My, ludzie, potrzebujemy Boga. Bóg przecież może w każdej chwili stworzyć czy powołać swoich wybranych. Może nawet, jak mówi Jan Chrzciciel, wzbudzić z kamieni dzieci Abrahamowi. My mamy tylko jedynego Boga, który może nas wybawić i powołać. Mamy tylko jedynego Boga, który może się nad nami zlitować, okazać nam swoją miłość i nie wyłączać z grona swoich wybranych. Stąd zawsze konieczne jest nasze upamiętanie, konieczne jest nasze nawrócenie. Ilekroć zejdziemy z Bożej drogi, potrzebne jest nam nawrócenie. Konieczne jest, abyśmy przynosili owoce godne upamiętania, abyśmy uznali i wyznali swój grzech przed Bogiem, abyśmy nie trwali uporczywie w swoich grzechach, w fałszywym poczuciu własnej bezkarności. Idźmy więc. Idźmy za wezwaniem Jana Chrzciciela. Zawróćmy do naszego Pana i Boga i chodźmy tylko Jego drogami. Jedynie wtedy będziemy Jego, Bożymi dziećmi. Będziemy członkami Bożego wybranego ludu. Tylko wtedy Pan nie odrzuci nas i nie skreśli naszych imion z Księgi Żywota. Pozwólcie, że na zakończenie przytoczę słowa Izaaka Syryjczyka, które również znajdują się w naszej książeczce z Biblią na co dzień. Kto przyznaje się do swoich grzechów, jest o wiele większy niż ten, kto wskrzesza zmarłych. Kto przez godzinę potrafi naprawdę opłakiwać swoje grzechy, jest większy niż ten, kto naucza cały świat. Kto zna swoje słabości, jest większy niż ten, kto ogląda anioły. Życzę nam wszystkim dobrego dnia z Panem Bogiem.